witaj serdecznie. Chciałam powiedzieć o dzisiejszym czytaniu kart, dlatego że piątka Wielkich Arkanów jest dla mnie kartą niezwykłą, jest kartą filozoficzną, jest kartą refleksji, przemyślenia, ponieważ mówi nam o wszystkim i o niczym. Mamy tutaj wszystko i nic. Możesz z punktu zerowego stworzyć wszystko, ale możesz zarazem nic nie robić, tylko patrzeć, obserwować, ewentualnie reagować, czyli wejść w rolę obserwatora. Jest to niezwykły punkt zerowy, z którego wszystko się zaczyna i w którym wszystko się kończy. Cokolwiek robimy, pomysł, to jest punkt zerowy. Startujemy z niego, tworzymy energię, tworzymy działanie. Dochodzimy do końca naszego projektu i znów znajdujemy się w punkcie zerowym. Aby to wszystko zrozumieć, całą tą filozofię, napisałam całą serię audiobooków Kwantowa Moc Uzdrawiania. Jest ich 6 dużych, takich po 3-5 godzin odsłuchiwania audiobooków. To są księgi, takie duże księgi. Również przygotowywuję e-booka, ale może w 2023 mi się uda go wydać, dlatego że jest to ogromny materiał, ponad 700 stron w tej chwili. Dzielę to na 5 księg teoretycznych. Naukowo podchodzę do sprawy, ponieważ jest bardzo dużo materiałów źródłowych podanych. Będzie literatura, także można sięgnąć do źródeł. I tutaj tłumaczę w e-booku, a w tej chwili w audiobooku, o co chodzi z punktem zerowym energii pola kroniki Akaszy, ponieważ cały czas wszyscy jesteśmy w polu kroniki Akaszy. Jest to eter, jest to wielkie pole energii, które przenika się wzajemnie. Moja energia z Twoją się przenika. Jeżeli podobało Ci się jedno, drugie moje czytanie, to rezonujemy na podobnych energiach, na podobnych wibracjach, rezonujemy ze sobą. Jeżeli masz wspaniałego partnera, jesteś ze wspaniałą partnerką, to rezonujesz z nią na podobnych energiach i kiedyś był ten punkt zero właśnie, kiedy poznaliście się, kiedyś był punkt zero, kiedy Twoi rodzice zetknęli się razem i powstałeś Ty. Kiedy umieramy, zamyka się, kończy się punkt życie w punkcie zero, ale zarazem zaczyna się coś nowego. Mamy następny punkt zero, aby to wszystko zrozumieć. I czakry, bo mamy czakrę Akaszy. To jest wszystko niezwykłe. Zapraszam do serii Kwantowa Moc Uzdrawiania.